Rozpoczynamy kolejny dzień na bezludnej wyspie. Cześć, Admiros. Siema. Czy ty masz latarkę, przepraszam, lornetkę w ręce? Tak, mam. Bo to jest ta niewidzialna lornetka, bo jej nie widzę. Nie masz żadnej lornetki. Teraz masz łuk, który teraz przed chwilą... Teraz nic. Lornetkę mam. I to jest najfajniejsza rzecz, zobaczcie, widzowie. Są schody, nie? Normalne schody. Wchodzisz po schodach, mówisz, o, ale fajnie. Schodzisz sobie... I nie da się zejść. Dlaczego? To nie mam pojęcia, ale tak to jest po prostu zrobione. I rozbudowałem troszeczkę bazę. Tu jest magazyn, tu jest oczywiście research table. I Admiros, zobacz sobie tą dolną skrzynkę. Zobacz ile tam jest blueprintów. O, obrazy jakieś, cygaro, co to jest w ogóle? Możesz nasz dom, niektóre rzeczy właśnie możesz jakby udekorować. Tak, odkryłeś, jak te rzeczy przenieść w inne miejsce? W jakim sensie przenieść w inne miejsce? Bo jak postawisz je w jakimś jednym miejscu, to później czy da się je w inne miejsce? Typu, nie tak, młotkiem wystarczy, że weźmiesz. Ja demolisz, czy chcesz, tak. O, i właśnie zniszczyłem... Powiem ci, że dziwne to jest, bo zniszczyłem neon, którego nie mogę podnieść. Czyli popsułem po prostu, dobra, czyli to musimy czyli pamiętać o tym. Zniszczyłeś na zawsze. Tak, zniszczyłem na zawsze, jednak to tak nie działa łatwo. To weź sobie te rzeczy tam jakoś... Dobra, udekorowałem już, o. Czekaj, gdzie ty jesteś? Na zewnątrz. A ja myślałem, że dom udekorujesz na... No jedną rzecz akurat tu przyniosłem. Co to jest? Konik. Piękny konik. To będzie pokazywało ludziom, że z nami się nie zadziera. Jeżeli chodzi o mapę, dobra, to się pochwalę, że ruiny są na 100% zwiedzone, Radio Island 94%, nie wiem, gdzie jest ostatnia rzecz, i wyspa, na której byliśmy, ma 89%, i widzowie mi pisali, że powinniśmy udać się na Mansion, ponieważ jest tam coś ważnego, co powinniśmy znaleźć. Więc pewnie dużo przeciwników. Tak, i właśnie ciekawostka jest taka, że łódka nam zniknęła, Admiros. Nie mam pojęcia, co się z nią stało. Wszedłem do gry i nie było łódki. Po prostu łódka zniknęła, więc chcę zrobić nam jeszcze na szybkości nową łódkę, którą, znaczy może to nie jest z blueprinta, ale zawsze coś. Idę okraść jedzenie, bo jestem głodny. A skąd ty? Jedzenie masz w którejś skrzynce, jak coś. Tam... Szukam. Jedzenie. No, nie wiem, czy znajdziesz tak mięso po prostu. Mięso skraba, biorę. O, okej. Okay. To weź tak, ja tego w sumie nie robiłem. Może powinienem rzeczywiście przygotować jedzonko. I potrzebujemy jeszcze dwóch lin. Na szybko to zrobię. I gdzie to jest? Build, nie, inwentory. Zupkę sobie zjadłem jeszcze, dobra. Jaką zupkę? No była w skrzynce. A, no dobra, bo szczerze, ja przynosiłem te rzeczy i nawet nie sprawdziłem, co w ogóle tam jest w tych rzeczach. No, bo... Zależało mi na tym, żeby zrobić jak największy progres. Cyk. Ej, ładnie ta łódka wygląda. Zobacz sobie. Co to działa? Ty, naprawdę ładnie się prezentuje. Poczekaj, bo ja jeszcze tu jakąś rzecz robię, typu znalazłem telefon. Namieszałem ci w skrzynkach, jak zawsze. Dobra, zobacz, łódka. Ładna, będzie... nie? Okej, ona będzie na wodę? W sensie na wodę, na powietrze? Nie wiem, nie ma, szczerze wiatr, nie mam pojęcia. Na wiatr, Na wodę, na powietrze? To na... Dobra, woda, zaszczyle... powietrze, ziemia. O, to Kapitan Planeta to chyba był, czy coś takiego. No bodajże coś takiego. No. Dobra, masz łuk, wszystko mam mamy. Mam łuk, mam lornetkę i mam siekierkę. Dobra, i mam także... 6 puszek coli. O, ile? 6 puszek coli, też wziąłem ze skrzynek. To daj mi jedną chociaż. Nie. I tak, musisz usiąść jako pasażer. Siedzę jako pasażer. Nie siedzisz u mnie. Żagle! Dobra, teraz siedzisz. Dobra, czyli musieliśmy... Płyniemy. Przed nami w ogóle jest jakaś taka wysepka i nie mam pojęcia, co to jest. Więc trzeba to zobaczyć. No tak, to jakaś... Wygląda to w ogóle jak jakiś sklepik z jakimiś rzeczami. I za chwilę po prostu obejrzymy. I pod nami jest właśnie ta posiadłość. Tylko, że tutaj pod jest nami? Rekin. Tak. Wow, bo dobra, to jest podwodna. Okay. No, więc Admiros, sprawdzimy szybko, na szybkości tą wyspę i musimy sprawdzić dzisiaj tą posiadłość. To jest jakby mój cel. Wiesz co, może byśmy zainwestowali coś takiego jak butla do oddychania pod wodą. A jest coś takiego? No zobacz, masz taką butlę w ekwipunku. No, musi być. A właśnie, i ty nie wziąłeś ubrań chyba. A nie, wziąłeś jakieś ubrania. Tak, wziąłem ubrania. Dobra, dobra. Częściowo wziąłem. Wyskocz z łódki teraz, bo już możemy tutaj wejść. Nie mogę wyjść, nie ma... Co? Spokojnie. Opej, rzeczywiście, są tutaj ludzie. Cześć. Nie zostaw ją, ty psycholu. Dawaj kasę. Ej, dobra, nie da się. Dobra. Ona jest pancerna. O, czekaj, i ona, u niej na wyspie rosną drzewa, Admiros, także okradamy wszystko, co tylko możemy. U niej na wyspie wyrosły kubki z metalem, które możemy też okraść. Wszystko, po prostu cała ta wyspa będzie nasza. Ej, powiem ci, że ja mam... Pełny ekwipunek już. Będąc na tej wyspie, po prostu okradliśmy ją ze wszystkiego i tak naprawdę wszystko już... Ja chcę od niej coś kupić, ale oj,
No nie, to nie działa w ten sposób. Czekaj, deal. Co nie działa deal, w ten sposób? Deal, czekaj, muszę jej dać to. Co to jest? Drzewko. Okay. Reset to jest po prostu... Tak, resetujesz deala. Tak, bo no. Te rzeczy, które mają jakąś wartość, gdzie mają dolarka, to za tego dolarka możemy kupić od niej rzeczy. Wymieniamy się, robimy trade'a. My jej dajemy na przykład zegarek, a ona nam daje antybiotyki. Dobra, okej, okay, no, czyli tak to działa. Trzeba będzie zbierać te rzeczy wszystkie. No. Słuchaj, my, tak, siedzisz. Siedzę, dobra. I chwila, Trading Outpost, w ogóle 70% ukradliśmy. A wiesz co? Wezmę wszystko. Jeżeli chcesz, możesz podpłynąć już troszeczkę bliżej Mansion i spróbować strzelać w tego rekina z łuku. No i ten rekin będzie gdzieś... Mansion jest dokładnie pod nami. O, no właśnie. Dobra, parkujemy. Plum. O, jest rekin, jest rekin. A pod wodą da się strzelać? No właśnie nie da się strzelać, ale Kennedy możemy zrobić coś takiego, patrz, że jedna osoba bejtuje tego rekina, czyli ty. Ale jak ja wpłynę do tego, ja już jestem w Mansion. Ale to pamiętaj, że tlenu nie masz. Wiem. O dobra, tam jest. Pyk! Ty bijesz rekina? No biję, próbuję go bić z łuku, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Lodówkę im okradam. A masz... Pudding! Znalazłem pudding! Pudding pod wodą? Tak, pudding w lodówce był. Oj. Ale sobie to zjem. Admiros, mam złą wiadomość. Rekin tutaj jest pode mną. No, a jak wbiegniesz do Mansion, to on tam nie wpłynie. Nie, on wydaje mi się właśnie, że wpłynie. Nie. Taki, gdzie on jest? Ja widzę dwa rekiny, co jest? Jak dwa? A nie, to są te takie mieczniki. Tak, 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 no właśnie mieczniki. Wiesz co, ja spróbuję rekina zaatakować, bo ja bym chciał bardzo tego rekina dzisiaj zabić. Okej, okay, to czekaj, ja wezmę może pyk, też dzidę jakąś. Pyk, pyk, ej, ten rekin nie wie, co się dzieje. Zabiłem go. No, on What? Zabiłem go. Ej, to dobra. My tak płakaliśmy nad tym rekinem, czy go dziabnąłeś trzy razy. Trzy razy, dosłownie trzy razy. Okej, to teraz musimy tą posiadłość. Tlen. No właśnie. A są w ogóle takie tabletki, które zwiększają ci objętość tak jakby płuc, że możesz dłużej wytrzymać pod wodą. No, ale no, mamy to chyba gdzieś w bazie, z tego co wiem. Trzeba będzie użyć tego. No, albo rzeczywiście tą butlę gazową, to co ty mówiłeś. Czy jakieś siekierką? O, tlen mi się kończy. Szybko. Powiem ci tak, ja już mam full ekwipunek. Już? No, no to... bo ja nazbierałem dużo tych metali. A, no to bardzo... O! Co? Sianko! Ale takie siano, że siano, czy siano, że pieniądze? Kaska, blueprinty, znalazłem jakieś skarby. O! Tylko, że tlenu nie mam, nie no, duszę się. Papa, duszę Miros. Się. Nie, jeszcze nie aż tak bardzo. No to jeżeli będziemy mieli już full skrzynki, no to w takim razie wrócimy i odłożymy przedmioty i wrócimy tutaj ponownie. Dobra, ale ty mówiłeś, że jest jakieś przejście w dół, czy coś takiego? Na pięterku jest zablokowane przejście betonem i jak tam wpłyniesz, to tam chyba jest jeszcze coś do zebrania i na strychu jest dużo rzeczy jeszcze, jakaś skrzynka do zobaczenia. No właśnie, wiesz co jest dziwne, bo niby wszystkie pomieszczenia już sprawdziliśmy, ale... Ja pójdę na naszą wyspę? O nie, odkryłem wyspę jakąś. O nie, ale czekaj, jak mogłeś... No bo nie ma zaznaczonej naszej na mapie. A nie, Castaway Island. No. Ojej, dobra. To ja odkryłem małą skałkę. Small Rock, tak, w ogóle w drugą stronę popłynąłeś. No. Nie wiedziałem, że... Dobra, będzie... płynę. Spokojnie, płyń sobie. Bo właśnie dziwi mnie to, że mamy dopiero 50% tej wyspy odkrytej. No bo scrap musimy zbierać też. A, wokół są te też samochody i tak dalej. Tak, to pewnie, tak. No, pewnie o coś takiego chodzi. Ale dobra, czy mamy jakiś taki blueprint? Czy zdobyliśmy jakiś taki mega ważny blueprint? O, odkryłem nową lokację, District 43. O, właśnie widzę właśnie. Tak, że... ona jest pod wodą. No. Przez przypadek jak coś. Masz jakiś blueprint Admiros przy sobie, czy nie? No tylko na krzesło. Tylko na krzesło. Na czerwoną sofę. Czerwona sofa, fotel. Okej. Okay. Nie, bo mówię, ja dostałem informację, że tutaj jest blueprint, którego potrzebujemy. Ja tak mówię. No to musimy przeszukać to miejsce. No. Na 100% że... najlepiej. No właśnie, fajnie by było na 100%, tylko że jeżeli tu jest mnóstwo takich obok pomieszczeń, no nie wiem, czy jest sens, bo raczej wydaje mi się, że to w posiadłości powinno być mimo wszystko. A nie, Admiros, musimy wrócić, mają freezing. Ja też. No właśnie, to będziemy HP tracili zaraz. Stay near fire, o, mam no właśnie, zapomniałem o tym. Także nie będzie podwodnej wyprawy, musimy wrócić do domu. Ja łódką podpłynę, wiesz? Chyba, no ja czekam na łódce. A, właśnie, dobra. Żebyś podpłynął razem ze mną. Dobra i cyk, czekaj. O. Jest, a nie jest. Ma jakichś ubrań na ten, na lepsze te... Pewnie są, na pewno są ubrania. Dobra, odłożyłeś wszystkie przedmioty? No pusto mam, zgadza się. Okej, to w takim razie płyniemy na inną wyspę.
po prostu. No dobra. Tylko masz pochodnie, czy nie masz pochodni, żeby w razie sobie oświetlić? Okej. Okay. No to jest problem. Dystrykt 43. Albo Small Rock Island. Na którą wyspę? Small Rock Island jest na pewno małe. No to idziemy na tą małą wyspę. Zobaczymy, co tam dobra. Jest. Dobra, ale mamy łuki, to wszystkich musimy z łuku pozabijać. Dobra, łatwe. No, no weźmiemy sobie, jest północ, idealna nocny desant na wyspę. Tak, marzniemy, ale to rozpalimy ognisko dopiero jak pokonamy wszystkich na tej wyspie. Dobra. O, mutanty tutaj są, znowu. No, ci łatwi. No, dobra, cyk. Ja już wyskoczyłem. Ja też. O, ktoś strzela w nas. Tak, łucznik. No, ale ja nie widzę. Kusznik. O, jest, kusznik. Widzę, widzę go. Dobra, dostał. Cyk. Ale... No i złożył szybki się. Dojazd. O, wiesz co, ja może... więcej kuszników, wyspa tak, kuszników. Tak, 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 ja będę oświetlał, ja będę... będę latał z pochodnią. Pyk! Mogę pochodnią... Dobra. Ej, bo oni mi biją. Z dzidą. Admirus, ja mam bardzo mało HP. No to odsuwaj się od nich, jak dobra, atakują. Dobra, dobra, bo chcę... O. Czekaj, ty też tracisz? Zdrowie? Tak, bo strzela do mnie, strzelają do mnie. No właśnie, ja nawet nie wiem skąd. O, dostałem! W krzakach jest, w krzakach siedzi. Chodź tu, gościu. Ej, no jest problem, Admiro, znowu umarłem. W głupi sposób. No jest problem, bo ja też mam mało życia. Au, 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 Simple bet. Ale dostałem od niego. Tylko, że... Nie mam jedzenia, nie mam nic, mam jeden HP. Ty, ale mocne są te mutanty. Niby takie zwykłe, ale... O, umarłem. Umarłeś? Na nauce mnie zastrzelił, chłop. O nie, dobra, to jest najgorsza wyprawa, jaką mogliśmy zrobić. Najgorsze jest to, że nie możemy popłynąć, ponieważ zamarzamy. Zobacz, czy możemy się już przespać. Tak, możemy. Okej, okay, dobra, idę, cyk. No, i musimy jeszcze podbić tą wyspę. W ogóle jest jakiś wrak statku na dole. Pewnie zalicza się też do tej wyspy. Tak, na pewno to się zalicza. Dobra, i od razu dojazd. Z łuku. Tym razem nie umieramy, bo przynajmniej będziemy widzieli, gdzie są ci mutanci. Dokładnie. I tutaj jest dużo skałek. Szczerze? Ej, to miejsce wygląda na fajne miejsce na bazę. Mhm. Ej, czekaj, ja nie mam strzała, Admiros. No to jak? Oj, mi chyba wypadły wszystkie strzały. Czekaj. A ja też nie mam, miałem jedną w łuku. Dobra, dobra, musisz ciało swoje odzyskać. Tak, tak, moje jest na łódce, więc raczej bez problemu. Ale numer. No... O, ktoś strzela. Dobra, tam jest gościu. Tak, pyk. Tak. Czekaj, nie, ja nie widzę go. Rozskałem, pyk. Gdzie on jest? Kraby. Ej, nie wiem, czy nie przeniosę bazy po prostu na tą wyspę. Jeżeli tutaj tak ładnie to wygląda. Ten kusznik nie ogarnia, co się dzieje. Niby mutant, ale nie wie co i jak. Czekaj, czy wszyscy? Nie, jeszcze jest pewnie jakiś tam na skałkach. Czuję to. O, dobra, strzela, no. Nie wiem skąd, ale gdzieś tutaj w krzakach jest. O, czekaj, F. Dobra, jest? Lemon znalazłem, cytryny. Gościu, tutaj kusznik na jest. Na wyspa. Pyk. Dobra. Ej, rzeczywiście, to jest cytrynowa wyspa. Pyk. Dobra, pyk. Nice. Ładnie. Dobra. I... Cytryny dają... Dają troszkę jedzenia, zjem wszystkie. A, okej. Okay. Można by było je zostawić w sumie. Bo ja byłem bardzo głodny, na wyczerpanie byłem, musiałem. No. Dobra, niech będzie. W sumie, czekaj, tak, próbuję ocenić tą wyspę pod względem tego, co na niej jest i czy warto tutaj budować chatę. Myślisz, że na przykład te cytryny i drzewa będą odrastały? Poczekaj, dało nam to procent? Nie, czyli będą odrastały. Okej, okay. A rzeczywiście! Może to jest w sumie dobra opcja. Czyli tutaj, czekaj, bo ja na razie nic nie znalazłem, a powinien być jakiś tutaj skarb. Albo coś. Jest skarb, ale to są te rzeczy pod wodą pewnie. Tak mi się wydaje, że to będzie właśnie to. Czyli musimy zanurkować do tego statku. No. Czekaj, bo ja się zmęczyłem już. No, bo mi aż obraz tak się szary zrobił. I ten statek jest... Tu jest jakiś kontener też, zobacz. A no widzę. No to można... Samochody, śmietniki. A, wszystko jest. Cały... O kurde. Śmietnik. Wow. Ale musi być, Admiros, tutaj, na takiej wyspie, jak ja bym projektował taką grę, to bym zrobił, że jest jeden taki... Lepszy drop. Wiesz, o co chodzi? Jakaś widzę broń go. Na przykład, jakiś blueprint albo coś w tym stylu. Widzę go. Tam. Skrzynka. Tak. Szczerze, to też o tym samym pomyślałem. Ale ja bym zanurkował do tego wraku. Co tam masz? Trochę rzeczy i bluzkę i blueprint. O, czyli w sumie... czyli gówno. No, gówno. Mówiąc prosto, no, gówienko. Dobra, to chodź tutaj, zanurkujemy do tego wraku. Bo dobra. Wydaje mi się, że tutaj... O, czekaj, bo się uduszę. Ej, czekaj, wiesz co się okazuje? Że mamy już 44% tego.
No, myślę, że jak zrobimy scavenging wszystkich aut i ten wrak, no, to będzie mieli stówkę. No, 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 nawet jeżeli, wiesz, teraz to się nie uda, to później ja wszystko posprawdzam. Dobra, musi być... A płyniesz tego wraku? I tak, ja już jestem przy wraku. A, dobra, dobra. Ja co jeszcze scavenging scrap robię, metal. I pewnie można wejść do tego wraku statku. 78? Nie, czekaj, ile mamy? 78. Tak, 78, no. No. Oj, jak masz połowę tlenu, to już się wynurzaj. Okay. Jak coś z tego statku. A czekaj, gdzie ty w ogóle jesteś? Ja tam zbierałem, ale już jestem. Dobra, dobra, dobra. Ja jeszcze sobie żółwia tylko załatwię. Właśnie. Ups. A. Ale co ty, w ogóle to dziwnie wygląda, co ty robisz? Bije go. No. Jakiś ten żółw jest pancerny, no. O, wywalił się. O, wywrócił się. I co z niego dostałeś? Mięso. Ale mam full ekwipunek. No, a, surowe mięso. Dobra, ja już podniosłem. I czekaj, nurkujemy tutaj. Tu. Musi być wejście do tego statku. Muszę napić się i muszę przełożyć sobie item, żeby z... Dobra, nurkuję. Lecimy. Okej. Okay. Gdzieś musi być jakieś wejście. Na statku wygląda, jakby to jakaś broń miała być. No, 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 no. Jak... O, dobra, mam jakąś skrzynkę. Gazolin. Dobra, paliwo. Ale... Jak połowę to... Połowę to ja mam, jak tutaj wpłynę. Tak, no właśnie dlatego mówię, to jest... ja bym ukrył coś takiego dobrego. Ja już się muszę wynurzać i nie wiem, czy nie umrę. Ja już się wynurzam. No, no, jak masz połowę, mówię, najlepiej zacząć się wynurzać, tak będzie lepiej. Ja płynę tam, ledwie co wchodzę, już mam połowę. Ty, ale gdzie tu jest wejście do środka tego statku? Może nie ma. A może jakoś od burty? Ale mamy 100% już. A! No. No, ty, czyli nie nadajesz się na projektanta gier. O, no naprawdę nic takiego fajnego nie ukryli tutaj, przecież to jest, wiesz, jakaś broń, blueprint, jakiś. Ale zobacz, jak ogromna jest mapa, to wiesz. No ja wiem. Ale no, jak byliśmy w tych, znaczy jak były te ruiny obok chaty, to tam był tunel i trzeba było popłynąć na koniec tego tunelu, żeby zdobyć właśnie tam część broni czy coś takiego. Więc dlatego to mi zdziwiło, nie? Że poszli w tą stronę. Dobra, Admiros, czy myślisz, że warto tutaj przenieść na tą wyspę? Gdzie ty jesteś? Jesteś na tej wyspie? Na statku. Aha, jesteś na statku. Czy myślisz, że warto przenieść wszystko z tej wyspy, na której byliśmy, na tą wyspę? Czy lepiej, żebyśmy zostali tam, gdzie byliśmy? Myślę, że możemy zostać tam, gdzie byliśmy, bo jest to niedaleko, a tutaj nic nie ma ciekawego. No jak? Masz mnóstwo drzew, surowców. No ale to... O wiele większy teren. Truskawki możesz sobie zasadzić. Ja już mam cytryny, nasiona. Dobra, hajter. Jak posadzisz No dobra, chcesz się przeprowadzić, nie ma problemu. Nie, spoko, jakby... Wiesz, no ja bym to poprzenosił, nie? Wszystko, tylko że... Zastanawiam się, możesz... masz jakieś sloty jeszcze? No mam dużo. A możesz na szybkości pomóc mi zebrać wszystko, co jest na tej wyspie, jeżeli chodzi o takie surowce, drzewo i tak dalej? Bo jasne, będę chciał później zobaczyć, czy jeżeli wejdę, to na przykład te surowce się zrespią. Bo jeżeli się zrespią, to ja przenoszę wszystko tutaj. Ej, rzeczywiście, ostatnie. Ale smutna ta wyspa się zrobiła. Nazwiemy ją Smutna Wyspa. No, no ona jest Small Rock Island. W sumie jest taki kamień Frog na środku. Frog Island ją nazwiemy. Frog? Frog Island. Możesz, masz wszystkie deski? No, wszystko, o, co się dobra, dało, to pozbierałem. Także wyspa została ogołocona kompletnie. I no to by się wróci tutaj, zobaczy, czy jak to działa. Także my wracamy. Dzisiaj dużo rzeczy sprawdziliśmy. Niestety mutanci nas pokonali, zarówno mnie, jak i Admirosa. Ale co przyniesie kolejny odcinek, no to zobaczymy następnym razem.